Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 249 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są Mateusz Zdanowicz i Paweł Stachera. Panowie, zanim przejdziemy do jednego wielkiego tematu tego odcinka, czyli do E3 2017, to może zapytam was jeszcze tak klasycznie, czy w coś ostatnio graliście, Mateuszu? Niezbyt. Znaczy grałem w to, co już, o czym już mówiłem, ARMS na Nintendo Switch, który cały czas jest fajny. Ale jeżeli chodzi o nowości, to za bardzo nie miałem czasu, żeby ogrywać. Więc... Pawle? Ja też żadnych nowości nie ograłem. Europa Universalis 4, tak? Nie. Nie, już wróciłem nie. Do ROM 2 i pierwszy raz mi się spodobało. No, a jeśli o mnie chodzi, to chyba też mówiłem o tym tydzień temu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dirt 4. Mógł opowiadałeś, tak. Tak. No, który zbiera, widziałem, raczej średnie. Znaczy oceny zbiera dobre, ale na przykład na Steamie średnia użytkowników jest taka 60% mniej więcej, więc... Chyba ludzie się nastawili, że to będzie takie bardziej Dirt Rally 2, czego twórcy chcieli uniknąć, wydaje mi się, bo też mówili, że to nie ma być pełnoprawny sequel tego rally, takiego super symulatora. Więc... Ja bym bardzo chętnie zobaczył, jak ta gra wygląda na PC-cie, tak na wygląda, oczy. Nie wygląda dobrze, wygląda gorzej na PC-cie niż Dirt 3. Na maksymalnych ustawieniach. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale to jest strasznie dziwne. No bo właśnie... Ja w ogóle podejrzewam, że to robiło takie jakieś studio B, Codemasters, nie to główne, nie wiem, takie mam wrażenie jakieś, bo... No bo nawet graficznie to nie wygląda jakoś rewelacyjnie. No właśnie jednym z takich największych błędów albo minusów dla mnie właśnie tego nowego Dirta jest to, jak on wygląda przynajmniej na konsolach, gdzie to jest jednak no jakby epokę albo generację konsol wstecz, no ale rozumiem, że utrzymanie pełnych klatek 60 i jakaś taka w miarę rozsądna rozdzielczość, no to musiało być to jakby tym podyktowane, chociaż no, ale są takie studia na świecie, które potrafią jednak to zrobić. Tak, jak sobie porównasz na przykład z tymi gameplayami z Forcy nowej, które wychodzą, to troszkę tak wygląda jak gra jakaś z NES-a. No właśnie, a tam też jest 60 klatek na sekundę. Dobrze, czyli mamy już ten segment, w co ostatnio graliśmy, obgadany, więc przechodzimy do E3 2017. Cudownie jest. Ja tak mówię, bo jesteśmy świeżo po konferencji Nintendo, nagrywamy to we wtorek i zapowiedzieli Metroid Prime 4 i się jaram strasznie. No, ale nie wiedziałem, jest... że to zapowiedzą. Nie będę o tym mówić dużo, bo nie wiadomo, co to jest na razie, tylko logo pokazali, nie? Ale nie wierzyłem w ogóle, że kiedykolwiek jakby podniosą tę serię, a to jest świetna. Jakby w ogóle pierwsza część Metroid Prime jest w moim top 10 gier ever, w które grałem, więc strasznie się jaram i zobaczymy, co wyjdzie. Nintendo chyba spełniło moje wymagania w takiej kwestii, że po prostu zapowiedziało gry na Switcha w końcu. Trochę dziwne, że większość z tych w ogóle gier nie ma po pierwsze daty premiery, a po drugie nawet niektóre z tych gier nie mają nazwy oficjalnej. Oni często tak robią właśnie, że nawet podejrzewam, że bo nowy Kirby będzie, nowy Yoshi i podejrzewam, że jedna na pewno wyjdzie wiosną 2018 roku, ale tak samo było z tym Yoshi Woolly World, że też praktycznie było parę miesięcy do premiery, oni dopiero ujawnili nazwę, więc no oni tak a mają. Gameplaye są jakby w tym zwiastunie, no więc jeśli ktoś chce sprawdzić, to oczywiście może zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Całkiem ładnie, ale już nie będzie włóczkowo, jeśli przynajmniej chodzi o Yoshi. Mi się zawsze podobało Kirby, bardzo chętnie zagrałbym w Kirby, a oprócz tego, no tak jak powiedziałeś, Metroid, ale Metroid to była tylko nazwa. Będzie gra, pracujemy i tyle. Tak więc może zrobimy to tak. Każdy z nas wymieni po trzy gry, a może i trzy rzeczy zapowiedziane, bo niekoniecznie muszą to być gry, którego najbardziej zaskoczyły. Ja bym chciał, żeby to bardziej były takie gry, które nie zostały zapowiedziane, w sensie już wcześniej, tylko to jest taka nowa zapowiedź specjalnie na E3. Tak więc no... Ale czy to znaczy, że nie był też plotek na ich temat? Bo nie, to no, będzie plotki, trudno. Nie, to się chyba nie da. Tak więc może zaczniemy od ciebie, Mateuszu, bo wiem, że chyba coś od Electronic Arts ciebie zaciekawiło mocno. Tak, zaciekawiła mnie ta gra, o której też były plotki, mówiliśmy o tym na plusie nawet, że mają robić coś w stylu BioWare, ma robić coś w stylu Destiny. Tak zwany projekt Dylan. Tak, chyba. Jakaś konkurencja niby dla Destiny właśnie i okazuje się, że to jest gra, która nazywa się Anthem. I ona ukaże się nie tylko na Xbox One, jak niektórzy się przestraszyli od razu, ale też na PC i PS4. I to jest, to mi wygląda na połączenie Destiny z Monster Hunterem, bo mamy jakby główne miasto, z którego będziemy wyruszać na różne podróże. I to jest też takie, nie wiem, można niby grać solo, ale widzę tam takie ewidentne nastawienie jednak na koopa, żeby grać ze znajomymi.
No i wyruszamy po to, żeby polować na potwory, szukać nowych przedmiotów i tak dalej, więc automatycznie mi się to skojarzyło z Monster Hunterem, gdzie wyruszamy też z miasta po to, żeby polować, żeby potem robić jakiś tam crafting jest, zdobywamy coraz bardziej silne przedmioty i tak dalej. I wygląda to ciekawie, bardzo mi się podoba model poruszania się, że praktycznie jesteśmy tu Iron Manem, bo gramy ludźmi, ale oni posługują się takimi egzoszkieletami, jakby trochę takim mini tytany, można powiedzieć, z Titanfalla. Więc fajnie to wygląda, ten system właśnie przemieszczania się, też możemy nurkować pod wodę z powietrza, jest to strasznie takie super bohaterskie, powiedziałbym. No i to mi się podoba. Sama walka trochę mi przypomina Mass Effect Andromedę. No bo design nie jest dziwi taki bardzo Mass Effectowo właśnie Destiny, gdzie to wszystko fajnie wygląda, a w ogóle to miasto to wygląda trochę jak z Nowych Gwiezdnych Wojen. No, taka coś w tym jest. I też, tylko właśnie, więc jakby setting mi się podoba, podoba mi się eksploracja, ale ciekawi mnie gameplay, bo tak naprawdę nie znamy żadnych informacji, nie mamy konkretów. I ja bym chciał, żeby to jednak była taka gra bardziej, gdzie fabuła też się liczy. Coś mi się zdaje, że to będzie takie bardziej, no ruszajcie, róbcie co chcecie i tam fabuła będzie gdzieś z boku. Ja tego też bym nie chciał bardzo. Chciałbym, żeby właśnie fabuła prowadziła to wszystko. Oczywiście na potrzeby zwiastunu to zostało ukazane, że to jest fabuła, a oni no tak, uratuj oddział jakiś, który wysłałem, wynająłem. Ale też był obowiązkowy ten sztuczny voice chat, nie? Tak jak kiedyś był w The Division, że niby tam gracze sobie gadają między sobą. No i na końcu tej prezentacji jakaś burza się pojawiła, potem się okazało, że to portal, więc to też jest sugestia, że będziemy trafiać do zupełnie innych światów przez jakieś portale. Ciekawa sprawa. Ogólnie setting jest też taki, że niby jest ta Ziemia, czy jakaś tam inna planeta, jest jakieś tam miasto ludzi ogrodzone, jak trochę jak w Attack on Titan anime, ale my właśnie i jakby światem rządzą potwory, jakieś różne wielkie i mniejsze, więc ciekawe miejsce akcji. A czy to prawda jest, że ta gra ma się najpierw pojawić na Xboxa, a dopiero później nie, na inne? Nie. Wydaje mi się, że najwyżej tam będzie jakiś marketingowy deal, że tam... Mm-hmm. Może jakiś mini dodatek będzie na Xboxie, ale wszystko jakby ukaże się jednocześnie. No, takie pluteczki słyszałem, ale... Nie sądzę, bo szczerze mówiąc, że właśnie dziś Phil Spencer powiedział, komentując Destiny 2, że no my tam najwyżej mamy deal marketingowy, ale nie lubimy bardzo, jak nie zabieramy na przykład kontentu, nie innym grom, jak robi Sony z Destiny 2. Co mnie rozśmieszyło, bo przecież oni też tak robią, nie? Bo na przykład na konferencji Microsoftu się chwalili, że no czasowa wyłączność na Xboxie One, nie? A potem wyskakuje z tekstem, że my nie zabieramy zawartości innym platformom. Ale to może też o to chodzi, że czasem dodatki są takie, które po prostu już nie trafiają na konsolę Microsoftu czy PC-ta. Chyba tak było z Battlefrontem, tak mi się wydaje. Znaczy tam było zawsze tak, że po jakimś czasie dopiero trafiały, więc no. Ale w każdym razie teraz wy powiedzcie coś o konferencji EA. Dla mnie to chyba jedną z najciekawszych gier było A Way Out. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ta gra twórców Brad Ales, jak to kojarzycie? A Tale of Two Sons? To była świetna gra, bo to była koop dla jednej osoby, że graliśmy na padzie. To było bardzo, bardzo fajny indyk. Polecam wszystkim, jeżeli nie graliście. A tym razem mamy grę, w której wcielamy się w gościa, który trafia do więzienia i musi z niego uciec i rozgrywka jest dosyć ciekawie poprowadzona, bo to będzie oczywiście gra kooperacyjna, jak ma w swoim stylu właśnie to studio i będzie można też grać w koopie na dzielonym ekranie i w ogóle rozgrywka będzie się działa na przykład w dwóch różnych miejscach, a nadal ta gra wygląda w ogóle świetnie i wygląda na taki tytuł dosłownie AAA, a nie tak. No i taki indyk stylu właśnie i też jakby miło zobaczyć w 2017 roku grę, która jest robiona tylko z myślą o koopie, nie? Bo tam w ogóle nie zagramy sami, to będzie niemożliwe po prostu, więc to mi się podoba. Pytanie tylko, bo tak jak oglądaliśmy w zasadzie rozgrywkę, znaczy widzieliśmy zwiastun, nie wiadomo ile tam było cutscenek, ile rozgrywki, chyba że rozgrywka w ogóle opiera się na cutscenkach, właśnie jak duże będzie zróżnicowanie, bo zapowiadają, że do różnych problemów będzie, twórcy, że do różnych problemów będzie można podchodzić w różny sposób, ale tak naprawdę, jeżeli to będzie taka gra ograniczona troszeczkę do takich cutscenek, tak, do takich wyborów najprostszych, typu zdobędę klucz, kradnąc go z komuś z kieszeni, albo zagadując kogoś i ktoś inny wtedy go ukradnie, no jeżeli to będą takie wybory, to one się, wiadomo, po dwóch przejściach no wyczerpią. Znaczy ja grałem chyba jako jedyny z nas wszystkich w Brothers, graliście? Czy to... Ja grałem chwilę. A, no to tam było jakby, tam praktycznie nie było... Cutscenek. Jakby to powiedzieć, tam było bardzo dużo rozgrywki, nie? Nawet różne tam narracyjne rzeczy, więc sądzę, że to, jeżeli to są ci sami twórcy, to tam będzie jednak gameplayu sporo, nie? Bo oni mają zawsze ciekawe pomysły na rozgrywkę. No, zobaczymy. Wygląda świetnie. A ciekawostka tego... też, ta gra została zapowiedziana w 2014 roku. Ja potem zobaczyłem, tak. Pokazali ją chyba na jakiejś tam konferencji,
chyba właśnie Microsoftu na E3, tylko wtedy to się nie miało tytułu i był taki teaser krótki, żeby było dwóch gości w pociągu, w wagonie. I był taki teaser krótki, to się okazuje, że to jest to, więc już powstaje, no, dobre 3 lata co najmniej, więc... No i ogólnie chyba też rozgrywka będzie się działała poza murami więzienia, bo później też były takie fragmenty pokazane właśnie w mieście. To większość. I jestem ciekawy, jak bardzo będzie to otwarty świat, w ogóle jak ta na gra będzie, open world, nie? Poprowadzona w kwestii rozgrywki. No myślę, bo... że jeżeli masz, bo to będą pewnie jakieś tam zagadki pod kooperację, nie? Więc nie może być za bardzo otwarte też, no ale na pewno ciekawy koncept. No to ode mnie to była właśnie taka pierwsza gra, na którą najbardziej czekam. Pawle, no od ciebie. No to z tych nowych gier myślę, że warto wspomnieć o XCOMie z Mario, czyli... Mario i Rabbids, tak? Tam, jak to się to koniec nazywało? Battle Kingdoms? To było Kingdoms. Mario plus Rabbids. Plus Rabbids, Battle Kingdoms. Kingdom Battle, czy tam Battle Kingdom. Kingdom tak Battle. Ładnie przeleciałeś, Battle, swoją drogą ładnie przeleciałeś na Ubisoft od razu, ale dobra. Wybaczymy ci. A co czyli nie masz nic z EA, ale to w sumie nie, na siłę nie mów. No nie ma nic z EA. Nie, myślę, że nie ma sensu. Tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o XCOM z Mario, no, przede wszystkim jestem zaskoczony, bo spodziewałem się, że gra, która będzie krzyżówką Mario i kurlików, będzie raczej jakąś zręcznościówką, platformówką, może jakąś grą akcji. Natomiast, no, przynajmniej z tego, co widzieliśmy, na razie nie widzieliśmy za dużo rozgrywki, ale z tego, co widzieliśmy, to wydaje się gra taktyczna. Zresztą sami na konferencji Nintendo usłyszeliśmy określenie, że taktyczna rozgrywka. Mm-hmm. Wygląda na ciekawe, szczególnie, że tutaj w przeciwieństwie do XCOMa, który jest taki bardziej tutaj realistyczny, tak? Wygląda na to, że będziemy mieli dużo różnych dziwacznych animacji, sposobów przemieszczania się, sposobów podchodzenia do tej walki, jakiegoś rzucania postaci jedną postacią na drugi koniec mapy przez drugą, tak? No myślę, że no tak, takie tak. rozwiązania mogą naprawdę tam wzbogacić. Ale też cały czas właśnie a propos XCOMa, to mi bardzo przypomina XCOMa, bo mamy bardzo podobne ikony, na przykład osłony, jest cover normalny, chowamy się za przeszkodami, jest też bonus, jak atakujemy wroga z flanki na przykład, no z tym tak. okrążamy, więc to będzie takie ciekawy poziom trudności tego, nie? Bo jednak z jednej strony króliki Mario to może być takie trochę dla dzieci niby, to, no na ale pewno z drugiej strony... Głównym targetem jednak są dzieci, tak? No tak, ale z drugiej strony Nintendo też często robi gry, które są trudniejsze tam w jakichś tam fazach, że jednak musisz się trochę namęczyć, żeby coś tam na przykład zdobyć na 100%, nie? O to mi chodzi. Więc ale ciekawe, myślę, jak podejdą do takiej myślę, gry. Myślę, że XCOM to nie będzie, bo tam na to pewno mieliśmy nie, ale... 92 czy 6% kampanii zakończonych porażką. Ale też chciałbym mieć jakieś wyzwanie w tym, nie? Niech tam no tak. te pierwsze etapy będą pewnie proste, ale potem mam nadzieję, że to będzie trochę rozwijać. Na pewno, no tak, ale wygląda ciekawie. No, oprócz na tego na... w sumie to był... zaraz, Ubisoft, tak? Tak jest. Na Ubisoftie pojawił... W sumie to była chyba w ogóle najlepsza konferencja. No tak, wszystkich. Bo też powiedzmy, że ten Mario to jest gra... tylko Ubisoft pracuje nad tą grą. Nie Nintendo, tylko tam Shigeru Miyamoto nadzoruje i prosił ich, żeby to nie była zwykła platformówka właśnie. No czy najlepsza, to bym nie powiedział. Myślę, że Microsoft, Bethesda, nie, Microsoft, PC i o tym może Nintendo były lepsze. Na koniec, ale jeśli chodzi może o same gry, ja bym tak po prostu zaznaczył, bo oprócz tego mieliśmy na przykład grę Skull and Bones, która się nazywa jak zespół 14-latka, który zechciał założyć swój zespół hardrockowy, czyli gra, która jest pływaniem statkami wyciętym z Assassina Black Flag. Tak, dosłownie. I to jest trochę bardziej rozbudowane, nie? To no wydaje tak, mi się, że no to na pewno. Wyjęli ten jest aspekt, online. Aspekt bitew morskich, tylko jakoś tam go dopracują i dadzą więcej funkcji, nie wiem, ataków i tak dalej. Że... Więc to nie jest jakieś takie Sea of Thieves od Ubisoftu, tylko no nie, bardziej nie. Assassin's Creed ale od Ubisoftu. To znaczy nawet żałuję, nie Assassin's Creed, bo tam kierujemy tylko statkami. Nie? Tam... Sea of Thieves wygląda mi na bardziej zaawansowane w pewnym znaczeniu. Przede wszystkim, pomijam oczywiście całą eksplorację tam wysep różnych, ale jak patrzę na tego właśnie Skull and Bones, tak, to mam wrażenie, że jest strasznie prosta w znaczy, pewnych, no bo tam sam kierujesz... Szczególnie jeżeli chodzi o bitwę pomiędzy statkami, tak, samemu się kieruje, to już jak powiedziałeś, ale też kwestia zniszczeń, mamy tam paski życia dla statków, co jest w ogóle mało interesujące, tak naprawdę jak zobaczyłem początek tego zwiastunu, to pomyślałem sobie, o matko, jak będzie się dało zestrzelić komuś żagiel, no to świetna gra, tak? Ale myślę, że to też może mieć znaczenie, bo w Black Flag nawet tak było, że no tak, przestrzeliłeś komuś żagiel i wolniej skręcał. Ale zniszczenia dużo tam nie ma, widać to. I to jest bardziej chyba ten system oparty na tym, że jak HP schodzi, to statek wygląda na coraz bardziej zniszczony. I to jest, szczerze mówiąc, jedyna rzecz, która by mnie tutaj
Wiesz, ale to, jakby Sea of Thieves to jest gra, w której jednak, żeby sterować w ogóle statkiem, trzeba mieć kilka osób do kooperacji, co będzie, wydaje mi się, trudne, jeśli ta gra nie odniesie jakiegoś takiego sukcesu, nie wiem, w świecie takim e-sportowo-online kooperacyjnym, bo podejrzewam, że w Skull and Bones będzie można sobie zagrać od tak po prostu i się cieszyć tym. Na pewno youtuberzy będą grać w Sea of Thieves wspólnie. Bardzo ciekawą grą też było Transference, czyli taka gra, ta VR taka zapowiedziana, w którym był ten Frodo. Elijah? Nie umiem, nawet nie będziemy próbować. Elijah Wood. Nie, jest dwóch takich samych, kurde, aktorów. To był Elijah Wood, na pewno. Ten, no. I bardzo mi się właśnie kojarzy, nie wiem, czy on to grał, czy nie. W końcu taki serial był Dirk Gentle. To on tam grał, tak jest. Tak, o tym detektywie. I jakoś tak widzę pewne połączenie, ale o czym ta naprawdę będzie gra, to to będzie nie na VR pojęcia. Tylko, nie? Więc nie pogramy i tak za bardzo chyba. No, zobaczymy. No, jest czymś takim jakby... Trudno nawet opisać to słowami, takie połączenie. W sumie nie wiem. Nie, myślę, nie że potrafię powiedzieć o czym słowami. Te, może spróbujmy tak. To jest coś, co było nieuniknione, czyli wreszcie Paranormal Activity na VR. Bo to jest taki typowo, przynajmniej z tego zwiastunu, to jest taki typowo viralowy horror. Horror, który ma być reklamowany głównie przez tego typu jakieś wielonowe filmiki i tak dalej. Ale to nie wyglądało mi to taki horror, wiesz, nie wyglądało mi to taki horror, że tak straszenie, jakieś jumpscare, no tylko taki bardziej... raczej taki psychologiczny, jakiś tam coś takiego, no, jakieś dziwne rzeczy się będą działy na pewno. Oprócz tego Beyond and Good and Evil 2, kolejna, no tak, podobna zapowiedź gry, która 14 lat powstaje. Ja na początku się bardzo jarałem tym zwiastunem, bo bardzo świetnie to wygląda, podobał mi się świat. I postacie w ogóle super. Dobra, nieważne, cicho. Ale potem zapowiedzieli, że to ma być jakiś tam seamless online world, co już trochę mnie jakoś tak... Co więcej, tak... to prequel. Tak, też prequel. Znaczy mniejsza o prequel, bardziej mi chodzi o ten aspekt online. Mam wrażenie, że Ubisoft powiedział temu Ancelowi, dobra, damy ci kasę, ale to ma być, wiesz, my teraz robimy gry always online, tam, że robisz własną postać i grasz z innymi. I no, jednak Beyond Good and Evil to była przede wszystkim historia, nie? I te postacie... I nie wiem, no świat też był bardzo ważny, więc tutaj ten świat będzie, więc zobaczymy. Ja mam wrażenie, że ta gra w ogóle zaczyna teraz fazę produkcji. Bo oni tam powiedzieli, że zaczniemy dopiero tworzyć tam z pomocą community, więc to jest takie pewnie jeszcze odległa pieśń przyszłości, że tak powiem. Najbardziej to mnie, szczerze powiedziawszy, w tym zwiastunie zmartwiły właśnie te postaci, dwie, które widzieliśmy. Właściwie to najbardziej ta małpa. Kiedy zobaczyłem tą małpę, stwierdziłem, że to bardzo irytujący sposób na zrobienie australijskiej małpy, a po jakimś czasie... Kiedy zwiastun zaczął dawać już do zrozumienia, że to są główne postaci, że to na nich się będzie skupiała ta gra, no powiem szczerze, że byłem trochę zawiedziony, bo myślałem, że będzie Jade. I kiedy zobaczyłem, znaczy, na, wiesz, końcu, kiedy zobaczyłem na końcu kobietę, na końcu zwiastun, ja też myślałem, że to Jade, pomyślałem to sobie, nie Jade, okej, okay, odetchnąłem z ulgą, może będą się zamieniać, może będą dwa zestawy głównych bohaterów na niego. A nie, bo my tworzymy własną postać. Tworzymy własną. Więc to będą NPC tylko. Ale ci, to nie była w każdym razie Jade tak czy inaczej. Ale więc... to może być jej matka, bo zielone oczy, tak przypadkiem by to zrobili. To sobie prequel, tak? No przecież sam twórca powiedział na sam koniec, akcja gry dzieje się, gdy jeszcze Jade nie było na świecie. No i przypomnijmy też te grafiki koncepcyjne, gdzie był mały Page, czy jak się go czyta tam, ta świnia z Resident Evil. Więc może będzie właśnie taki prequel jednak nawiązujący trochę. Zobaczymy. A w ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale później jak już skończył się ten zwiastun, to w tle tam była rozgrywka z tego Beyond Good and Evil, tam z tyłu, za tym gościem, który opowiadał, już było pokazane, jak nie monitor, na którym człowiek pracuje nad animacjami, czy tam jakimś poruszaniem się, i była dosłownie z gry gameplay. Okej, to będę musiał podany, obejrzeć więc później. Dla osób, które są uważne, polecam sprawdzić końcówkę konferencji Ubisoftu. Oprócz tego też Starlink na Wii U. No, ale taka, nie wiem, co to jest. To jest, ja ci mówię, co to jest. To są Skylandersy w świecie statków, do których będziesz musiał dokupować za 200-300 zł każdą część do swojego upada. Naklejać to sobie na kontroler, to strasznie niewygodne. Ale to też będzie na PS4 i Xbox One, bo tam były kontrolery z różnych tych. Też? Tak, będzie? Z różnych konsol. No to ciekawe. Dziwna to rzecz. Ja też krótko Ubisoft chcę powiedzieć, że ja nie jestem w ogóle fanem samochodówek, ale The Crew 2 mnie trochę zainteresowało, bo tam mamy w ogóle motocykle, samoloty, ciężarówki, motorówki, więc jakby grałem już w The Crew w dodatek jakiś tam, który wychodził, kiedy już poprawili model jazdy i naprawdę był spoko, więc wydaje mi się, że to może być fajna gra właśnie dla takich ludzi jak ja, którzy za bardzo się nie interesują samochodówkami, bo tam jest naprawdę wszystko dostajemy. Nawet widziałem bolidy Formuły 1 w pewnym momencie, czyli też w obrębie tego otwartego świata będą jakby wyścigi na zamkniętych torach licencjonowanych, to strasznie ciekawie się zapowiada i ciekaw jestem, co z tego będzie.
No ale zawsze Always Online, nie wiem, jakoś mnie to totalnie nie przekonuje, że tylko jakby wyzwania i ta rozgrywka w grze opiera się o to, że gramy z innymi graczami, ale to jest polityka Ubisoftu. Na sam koniec powiem, że tylko zobaczyliśmy Assassin's Creed'a, który też był pokazany na Microsoft'cie. Nie rozumiem tego. Ja jestem trochę zawiedziony. No to dobra, możemy o Assassinie trochę powiedzieć. Ja powiem szczerze, że tak, bardzo mi się podoba setting i ten świat, to bardzo ładnie wszystko wygląda. Podoba mi się też, że nie ma minimapy, to jest drobnostka, ale mi się bardzo podoba, bo w tych Assassinach zawsze było proste to, że widzieliśmy wszystkich na mapce wrogów, nie? I to strasznie upraszczało rozgrywkę. Natomiast nie podoba mi się, że będą levele wrogów i na przykład jeżeli ktoś będzie nawet jeden level wyższy od nas, to już go nie możemy zabić w ogóle po cichu, co jest dla mnie absurdalne w grze, w której jesteśmy skrytobójcą. I system walki też wygląda trochę dziwnie, jakby chcieli zrobić coś w stylu Dark Souls, że niby uniki jakieś tam i myślałem, że to będzie bardziej coś w stylu For Honor przed oficjalną prezentacją, a to wygląda takie trochę na ubogie i sztywne jakieś takie Soulsy właśnie. No i skakanie z łukiem, w ogóle jakieś dziwne rzeczy. Także jakiś niedorobiony model jazdy koniem, który wygląda... To jest ten sam model jazdy, który był poprzednio. Taki pokraczny Wiedźmin 3 troszeczkę. Nie wiem, ale ta historia wydaje się taka mało w ogóle porywająca, albo nawet pokazali taki fragment, który, no nie wiem, mogli się postarać wybrać jakąś misję, która będzie, po prostu szczęki opadną nam. Może a nie to będą było w końcu takie... spoilować, wiesz, historii. Ale a propos opadania szczęki, kolejny to muszę Assassin's przyznać, Creed. Że gra wygląda ładnie. Ogólnie, bo to było wszystko na tego Xboxa One X, tak? Bardzo cisnęli, tak. Żeby pokazywać gry w 4K, tak i dalej. Nie było 30 klatek nawet w tym momencie. No ale zawsze mnie to uderzało, że oni potrafią tyle błędów narobić, szczególnie w Unity to było widać, gdzie ludzie latali po ulicach, a gra potrafi wyglądać tak pięknie. I tutaj też, mimo wszystko, Draw Distance i podobne, no naprawdę gra wyglądała nieźle, graficznie. Dobrze, to był Ubisoft i chyba wydaje mi się jedna z najdłuższych konferencji, które omówiliśmy dzisiaj, albo omówimy, bo później mieliśmy, nie wiem, możemy przejść do Bethesdy, bo tam też chyba bardzo ciekawe rzeczy Bethesda była, pojawiały. Nie wiem, po co nie robili konferencję. Mogliby to zrobić w formie filmiku, bo to trwało 40 minut i przez 10 czy 15 minut mówili o grach, które już znamy, czyli o Doomie i Falloutie na VR i o czymś tam jeszcze, jakiejś starej grze. Champions, tak, że będzie... O karciance, o Morrowindzie, tym dodatku do Teso, więc jakiś to, pierwsza zapowiedź to był dodatek do Dishonored 2, który będzie w ogóle samodzielny, co ciekawe. I nawet pokroimy nie ma dwójki w tytule. Tą babką, ale to też o tym już mówili wcześniej. Ze statku. No możliwe. No i w każdym razie będzie też Doubt w dodatku, więc fajnie. Zobaczymy, jak on wrócił z tego świata. No i mamy dwie duże gry, czyli The Evil Within 2, które to ja ciebie zacznę, bardzo to ja interesuje, zacznę, a mnie Wolfenstein 2. A wy zaczniecie o Wolfensteinie. A to ja nawet powiem o czymś trzecim. Super. No to w takim razie, tak, The Evil Within 2 to była gra, która mi się mimo wszystko podobała. Momentami nawet bardzo, bardzo mi się podobała, chociaż była masakrycznie nierówna i momentami tak frustrowała, że nie mogłem jej przejść za pierwszym podejściem. Chyba wróciłem dopiero, nie wiem, po 2 miesiącach. No, ale miała takie etapy i takie fragmenty, że po prostu to był lepszy survival horror momentami niż najlepsze Residenty. Był tam potencjał i w dwójce też jest potencjał. I mam nadzieję, że twórcy wyciągnęli jakby wnioski z pierwszej części i żeby teraz za bardzo nie mieszali tych stylów rozgrywki, bo oni nie wiedzieli, mam wrażenie, czym ma być pierwsza część, dlatego to wyszło jak wyszło. Za dużo było w pierwszej części też momentów, gdzie umieramy od jednego ciosu czy od jednej pułapki, której w ogóle nie dało się zauważyć i tak dalej, co też wpływało na przyjemność z rozgrywki. Ale fabularnie Devil Within pierwszy było naprawdę świetne. Sam pomysł jakby na historię, tu nie będę nic mówić, bo to jest wszystko spoiler. Chociaż już w sumie sama zapowiedź dwójki to jest spoiler, ale nieważne. Więc w dwójce jest ten sam bohater i on wraca do takiego, powiedzmy, no nie mogę powiedzieć, nie, bo może ktoś będzie jeszcze chciał zagrać Devil Within 2, znaczy jedynkę, ale no powiedz, mówię. W budynku. No. W każdym razie no bardzo się jaram i fajnie, że wychodzi już tak szybko, bo w październiku. Więc niedużo czasu, jeszcze nie będzie tych czarnych pasków, których nikt nie lubił, a mi się nawet podobały, bo budowały jakiś taki klimat i też twórcy mogli bardziej chyba nadzorować, co widzimy na tym ekranie, nie wiem. Oszczędność też technologiczna, bym powiedział. Mam nadzieję, że to po prostu będzie bardziej taki spójny, jednostajny The Evil Within. No tak, niż właśnie pierwsza część, bardziej spójne doświadczenie. No to my zaczniemy od tej drugiej gry, czyli Wolfenstein 2 The New Colossus, czyli powrót BJ Blazkowicza w lata 50. i 60. po wojnie do Ameryki oczywiście, co już jest pewnym minusem dla mnie, bo to już wchodzi takie klisze totalne, wie, naziści zawładnęli Ameryką, o Boże, teraz wszyscy umierają, bo jak byli w Europie, to jeszcze było spoko, bo to tam tych Europejczyków zabijali, ale teraz do Ameryki, o mój Boże. Trump.
Trump przecież. Naziści. I to może mieć naprawdę duży wpływ na to, ale pomijając właśnie ten, ja odczytałem trochę z tej gry taki vibe, nie wiem czy znacie Man in the High Castle. Człowiek w wysokim zamku, tak? To jest i książka, z tym Hitlerem, i co teraz jest serial. Zresztą serial, tak. W którym właśnie to jest alternatywna rzeczywistość, w której III Rzesza wygrała i podzieliła się Japonią z Japonią, Stanami Zjednoczonymi, chociaż tam jeszcze jest jakieś przenoszenie się w wymiarach, w sumie jak w Wolfensteinie w zasadzie. Generalnie rzecz w tym, że tutaj jeszcze do tego było trochę takiego humoru, powiedziałbym, przypominało mi to Saints Row. Szczególnie czwórkę i ten moment, kiedy odwiedzaliśmy tą wzorową Amerykę. Czy ja nie wiem, ja tam nie dostrzegłem tego humoru. Było bardzo jakby dużo, dla mnie było to, dla mnie, ja tu widziałem ten cały jakby klimat tego, co było w jedynce, bo w ogóle jedynka, mało osób to docenia, wydaje mi się, ale jedynka jak na shootery to miała bardzo fajną fabułę, jak na takie, powiedziałbym, no proste strzelanki, nie? Naprawdę, tam i dialogi były świetnie napisane wszystkie i cała ta narracja, więc... To bardzo zabawna gra przecież. Tak, ale ogólnie skojarzyło mi się bardzo z jedynką. Takie tarantinowskie to wszystko jest, te dialogi na przykład troszeczkę. Dużo krwi, przejścia szybkie, jedyny kamery. Humor, taki naprawdę humor to był na końcu, jak ten koleś jeden łyknął kwas i potem wziął jakieś stworki kolorowe. Nie no, jeszcze w ogóle te stworki to też ciekawa rzecz, ale początek, ten krótki film taki, w ogóle cała zapowiedź. A tak, o to ci chodzi? Tak, to tak. Krótkiego filmu, gdzie no to oglądamy... w stylu tego, jak pierwszy Wolfenstein było, że jest tam olimpiada w Monachium, prawda, i zabijają sędzie, bo tam podyktował karny. Tak więc ja czekam, no bo po ale prostu jedynka mi się bardzo podobała, byłem zachwycony, a dwójka zapowiada się tak samo jak jedynka. Znaczy nawet tak ładnie. Samo, ale będą urozmaicenie oczywiście, bo on na przykład bohater, bo on wiadomo, jak graliście w jedynkę, to wiecie, jak się skończyła jedynka i on teraz jest trochę w innym stanie i tam trochę go posklejali i on teraz ma coś na wzór jakiegoś retro egzoszkieletu, który się jakoś... Z koszem trochę, do śmieci na głowie. Tak, który się materializuje nad nim i tworzy jakąś zbroję, trochę jak w Crysisie. I możemy też teraz dual-wieldować różne bronie, co mi się podoba. Że na przykład w jednej ręce będziemy mieć shotguna, a w drugiej karabin maszynowy, czyli w ogóle super rozwałka. Mam nadzieję, że będzie więcej amunicji, bo w jedynce to czasem mi przeszkadzało, że to niby była taka gra hura, dum, że leci i strzelaj, ale tak naprawdę często brakowało ammo, więc troszkę powinni to poprawić, ale ogólnie no czekam, bo to też wychodzi w październiku. W ogóle październik to jest miesiąc Bethesdy troszkę. Dobra, to mieliśmy Ubisoft, mieliśmy Bethesdę, mieliśmy Electronic Arts. A Paweł chciał coś jeszcze z Bethesdy, tak? czy? A w zasadzie mogę dodać, bo na końcu Creation Club, płatne mody. Tak, chcieli po cichutku przycisnąć znowu ten sam pomysł z płatnymi modami, co szybko ludzie wychwycili i aktualnie dużo jest różnego rodzaju flame'ów w internecie na ich temat. No nie wiem, wydaje mi się, że tego typu płatne mody, gdzie gry, bo Bethesda słynie, bo tutaj nie chodzi o gry, które Bethesda wydaje pobocznie, nie? Czyli tutaj jakieś właśnie Wolfensteiny, Doomy i tak dalej, te dobre gry. Tu chodzi o gry Bethesdy, które owszem mają swoich fanów, ale są zawsze są niezałatane, są pełne błędów, są pełne niedociągnięć, których nie naprawia Bethesda. Oni tego po prostu nie robią. Wydają parę łatek dla pizzu, ale nigdy tam nie ma takich rozwiązań, które mają. Bo to chodzi, żeby moder przyszedł i naprawił. Tak, ale pobieranie jakiekolwiek w ogóle sugerowanie, że ktoś inny ma za to płacić niż Bethesda. Ale za mało znamy szczegółów, nie? Bo czy tak naprawdę, czy to wszystkie mody mają być płatne? To znaczy, generalnie bo to, że twórcy będą decydować. Znamy, myślę, że znamy dość szczegółów już z samego tego, że powiedzieli, że to są mody, które będą na konsolach dostępne i takie, które nie będą wpływały na save'y, więc to nie będą raczej duże mody, to raczej jakieś tam zbroje pancerze, jakieś tekstury, może towarzysz jeden, drugi, ale to no niewiele, ale mimo wszystko. Dobra, panowie, nie rozwódźmy się, bo jeszcze dużo przed nami, więc może przejdziemy teraz, nie wiem, Microsoft, bo tutaj nie ma dużo do rozmowy, znaczy dużo, jest nowa konsola. Ja myślę, myślę, że do nowej konsoli trochę może na audycję was odeślemy, bo tam pewnie o tym powiemy więcej. Już zresztą nic nie ma nowego o tej konsoli, tylko poznaliśmy datę premiery, 7 wrzesień czy październik? Cenę, listopad. A, listopad, dobra. I cenę, że 500 euro, czyli no, jak dla mnie zrozumiałe dla takich jakby no 4K. No i nazywa się X, jak Sony X. No, więc ale jeżeli chodzi o specyfikację sprzętową, to jest wszystko to, co już znaliśmy, bo Digital Foundry to wszystko opisywało 2 miesiące temu, więc nic nowego. Dla mnie jedną fajną rzeczą była bijatyka Dragon Ball Fighters, które to wygląda po prostu jak Marvel vs. Capcom 3, tylko z bohaterami Dragon Balla, więc się jaram. I się jaram bijatyką, proszę bardzo. Ale jest też pewna gra, którą zapowiedział na konferencji Microsoftu się pojawiła, na którą czeka bardzo Paweł, czyli Metro. Myślę, że nie tylko ja. W sumie ja też. No ja też czekam, nie? Ale no to dam wam powiedzieć. Czekamy, no. Tylko Metro Exodus
W ogóle ten zwiastun, w ogóle jak on się zaczął, na początku mamy te klaustrofobiczne tunele, tak? Myślimy sobie, no kolejne metro w tunelu, wszystko po znajomości i nagle znajdujemy się na zewnątrz. Już co prawda wychodziliśmy na zewnątrz w poprzednich, ale bohater wyciąga mapę i mamy otwarty świat. I tutaj i ściąga maskę. Tak, trochę wątpliwości tutaj. Metro Meets Stalker troszeczkę? Mi się wydaje, że oni, właśnie mam nadzieję, że to Stalker, ale mam wrażenie, że chcieli troszeczkę, żeby ludzie pomyśleli o Falloutie. Może trochę, faktycznie. No, bo, znaczy, ale skojarzenia tak są oczywiste, jeżeli chodzi o takie postapo, nie? Bo nawet, no nie wiem, wychodzisz na powierzchnię w metro, to w sumie też wygląda trochę jak Fallout w tych poprzednich częściach. No ale problemem chyba tego metro może być to, że jak wchodzi otwarty świat, to że ta historia już nie jest poprowadzona liniowo i nie jest tak bardzo intensywna i nie, tak bardzo już nie angażuje, więc mam nadzieję, że mimo wszystko, że to będzie raczej taki półotwarty świat, no właśnie jak w Stalkerze był nawet. Zobaczymy. No. Ale w każdym razie ta gra trafi też na PC i na PS4, no nie tak, że tylko na Xbox One. Właśnie, trzeba zaznaczyć, bo dużo było gier na... w sumie ekskluzywów to były tylko Xbox dwa na Microsoft, czyli Forza Motorsport 7, o też tym nie będziemy rozmawiać, też więc będzie na po prostu to jest gra wyścigowa, kolejna Forza, która wygląda ładnie. Tak, i Crackdown 3, który wygląda brzydko. Wygląda brzydko i jest... Dziwi mnie to strasznie. Dziwi mnie, że jeszcze go robią w ogóle. Więc jeśli chodzi o konferencję Microsoftu, to głównie opierała się, wydaje mi się, o właśnie konsole, więc opuścimy gry, bo tutaj są raczej gry w ogóle innych nawet wydawców. To może po jednej rzeczy z Sony? Tak, do Sony, przejdźmy tak. tych dużych, największych. Dla mnie nie było nic takiego, co wywarło jakieś ogromne wrażenie, bo w tym roku Sony nas przyzwyczaiło, że co roku daje jakąś taką zapowiedź dużej gry na koniec, tak, że mamy na co czekać, wow, fajnie, ale teraz chyba, w sumie to może i dobrze, nie, że nie zapowiadają gier na 2019 rok czy 2020, bo pokazali to, co już znamy praktycznie, tylko z taką z ciekawszych zapowiedzi to dla mnie Shadow of the Colossus. Ja nie grałem w ogóle w tę odświeżoną wersję na PS3 i grałem tylko na PS2, więc strasznie dawno temu, a to będzie taki zupełny remake, więc to fajna rzecz. Czy to właśnie, nie wiem, czy to wyglądało ci jak remake? Dla mnie Boże, widziałeś tą grę na PlayStation 2? Ja jeszcze na dwójce grałem, ale ale myślałem, że to może, nie grałem na trójce, więc myślałem, że to może ta odświeżona wersja. Nie, czytałem też, że to jest zbudowane od podstaw właśnie jakimś tam nowym silniku, więc fajnie. No i Monster Hunter World, czy takie bardziej nastawione na online Monster Hunter, i co też mnie cieszy. Platformowa. Tak, już nie kupuję na Switcha Monster Huntera, bo no... Oprócz tego, no to oczywiście było i trochę o Gran Turismo, dodatek do Horizon Zero Dawn, ale to też nic nadzwyczajnego. NAC 2, który już we wrześniu się pojawi, ale to będzie kolejny NAC. Uncharted wiedzieliśmy, Spider-Man już o tym też wiedzieliśmy, Destiny wiedzieliśmy, God of War, czyli w sumie God of Pięknie War... Pięknie wygląda ten God of War. Dawny God of War plus poprowadzenie jakby aspektu fabularnego jak w The Last of Us, bym powiedział, takie troszeczkę gadanie, przy czym tam jednak ta dziewczynka nie latała z mieczem i nie odcinała głów dookoła ludziom, a to chłopak, bo tutaj jest ten malutki chłopak też latał. Tak. Oprócz tego, co mnie na przykład zdziwiło i nie jestem tego do końca pewien, to Detroit Human, Beyond Human, a nie było Become Human? Nie, Become, zawsze Become. Było Beyond Human. Detroit a Beyond Become, tak? A to błąd ktoś zrobił u nas na stronie. Nie, Become było w zwiastunie Become, więc może to jest ich hasło reklamowe. No właśnie, no Detroit, nieważne. Tak, tak. Bo mi się wydawało podobało. Się, że właśnie ta gra, jak pierwszy raz została zapowiedziana, to chodziło w niej o taką rozgrywkę typowo jak Heavy Rain, jakieś prowadzenie śledztwa w poszukiwaniu androidów i tak dalej, a tutaj okazuje się, że gra będzie o właśnie buncie w ogóle androidów. Jestem ciekawy, czy w ogóle tamto, co było pokazane rok temu, ma coś wspólnego jeszcze z tą grą i znaczy czy tak, to no bo rzeczywiście zapewne, się tam pojawi. Zapewne będą różne postacie, nie? Bo tu mieliśmy androida, który jest jakby przywódcą tego buntu, a w tamtym mieliśmy androida, który jest jakby lojalny systemowi i tam no, działa na zlecenie, że tak powiem, władz. No więc na pewno będą różne postacie też, nie? Więc... Ale podoba mi się, bo tam widać też, że ten gameplay jest taki trochę bardziej płynny, te przejścia między wyborami, a rozgrywką i scenkami są takie bardziej, no powiedziałbym, nie wiem, dynamiczne troszeczkę, fajnie to wygląda w akcji. No i klasycznie nie dowiedzieliśmy się nic o dacie premiery Detroit. Oprócz tego Days Gone, tak? Tak, Days Gone, który wygląda trochę momentami jak The Last of Us. A mi się podoba właśnie, no tak, no podobało mi się, to. No, Call of Duty. Tak, widzieliśmy. Co widzieliśmy? Widzieliśmy zwiastun multiplayer, Pawle. Co ciekawe, podobało ci się multiplayer? Wydawało tak, mi się, że multiplayer. To był... No jak? Multiplayer. A to tak? Jaki? Może już przysypiałem, pamiętajcie, że to była czwarta nad ranem, ale przede wszystkim
tak naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, że estetyka troszeczkę przypomina mi, tak jak wcześniej, jak rozmawialiśmy o tym, World at War właśnie bardzo. No, troszkę. Mamy rozczłonkowywanie, mamy też podobną tonację kolorów, no ona zdecydowanie, mam miotacz ognia. Nie, no tonacja gra zdecydowanie intensywna przypomina, była tonacja. No, i w World at War też. Nie, a w World at War była taka szaro-bura, a właśnie w dwójce była taka kolorowa. Ale mniejsza, no mniejsza. W rosyjskiej kampanii była szaro-bura. Mnie zainteresowało raczej to, że to pierwszy raz na E3 nie mieliśmy takiej prezentacji, że ktoś wychodzi na scenę, twórca koda i gra w misję singla i tam opowiadają długo, po prostu no był krótki trailer, który był multiplayer, więc... Ale w ogóle mało, jak właśnie niektóre gry zostały tak jakby troszeczkę zlane na tym E3. Tam pamiętam, że South Park też parę sekund nikt nie wspomina nic, Call of Duty tak samo, bardzo dużo gier dosłownie South pojawiło Park się na mobile to było wow dla mnie. A tak. Ale to już chyba o tym nie będziemy rozmawiać. I co, jeszcze Nintendo zostało nam. Ale o Nintendo to już... I mówiliśmy na samym początku. I więcej powiem też trochę na audycji. W każdym razie, no Metroid Prime, najważniejsza rzecz, nowy Kirby, Yoshi. I będzie też, teraz trwa taki Treehouse streamy Nintendo i też będą zapowiadać nowe gry, zapowiedzieli remake Metroida 2 na 3DS-a. A i zapowiedzieli Pokémony pełnoprawne. Tak, że powstają. Powstają. Jeszcze przynajmniej rok nie wyjdą, więc myślę, że możemy się spodziewać, że to będzie po prostu siódma generacja już całkiem. Ja tylko jestem trochę zawiedziony, że nie zobaczyliśmy Red Dead Redemption 2. Bo to był też jakby taki exclusive deal z Sony, no i The Last of Us Part 2, no, ale co The Last of Us okazuje się, że na pewno w tym roku ta gra nie wyjdzie i ale podejrzewam, ja wiem, że nawet będzie, na początku następnego. Oni w grudniu mówili, że mieliśmy to pokazać na E3 w 2017, ale pokażemy wam dzisiaj, więc tak naprawdę wzięli teaser, który miał być pokazany wczoraj i go puścili w grudniu. To była głupia decyzja moim zdaniem, bo teraz tak naprawdę znowu mamy taki okres, że nic nie słyszymy o grze przez długi czas. Mamy jeszcze ostatnią konferencję, która na pewno zainteresuje Pawła, a wręcz on jest chyba głównie zainteresowany, czyli PC Gaming Show. Jak zawsze trochę tragicznie, jeśli chodzi o konferencjerkę, ale są... Konferencjera, prowadzący Day 9, no zawsze. Day 9 nie był aż taki, nie był zły, taki zły. Dużo gorszy był koleżka z Intela, który bardzo, tak, bardzo się starał i bardzo mu to nie wychodziło. Ale powiem szczerze, bo ile już lat jest to PC Gaming Show? 3 lata, 4? Trzeci rok. Poprzednie to była taka porażka, że tak naprawdę w tym roku mam wrażenie, że PC Gaming Show wreszcie po raz pierwszy spełnił swoje zadanie. To wypunktuj, co ci się podobało najbardziej. Trzeci raz. Bannerlord. No to co? Mountain Blade Bannerlord, Mountain Blade Bannerlord i Mountain Blade XCOM. Okej, okej. Nie no, XCOM 2 też ten dodatek mnie bardzo zaciekawił. I jeszcze jest ta strzelanka od Cliffa Bleszczyńskiego. Ale to ty trochę... Lawbreakers. Ale nie jesteś na bieżąco, bo ta gra już jest od dawna zapowiedziana. Ja nie? Nigdy o niej nie słyszałem. A właśnie, to też mnie dziwi. To jest jedna z tych gier, o których nikt nie słyszy. I ty jesteś PC-ciarzem. To jest taka gra w stylu Unreal Tournament, przy czym mamy różne klasy i tam jest antygrawitacja i... Czyli w stylu Quake'a. Znaczy nie, jest o wiele wolniejsze jest niż Quake. Powiedziałbym, że bardziej tempo Overwatch, bo tam też są bardzo wolne postacie. Mhm. Mi z PC Gaming Show najbardziej chyba spodobało się Griftlands. To jest nowa produkcja studia Clay. To jest studio, które nie robi złych gier. Po prostu oni wydają z siebie tyle co roku jakaś nowa gra i każda jest zupełnie inna niż poprzednia. Teraz robią jakiś tam symulator zarządzania kolonią w asteroidzie, a Griftlands to będzie RPG post-apo science fiction, w którym będzie walka w turach i będzie też element jakichś negocjacji, gdzie będziemy tam nawet mogli sprzedawać swoich znajomków z drużyny za jakiś tam władzą na przykład, więc bardzo mi się też podoba oprawa graficzna. Więc takie Clay, Don't Start. Tak, Clay znowu dostarcza, naprawdę. Bardzo mnie cieszy to, że oni robią cały czas nowe gry i że jakby każda jest inna od poprzedniej. Ale też sporo w ogóle pojawiło się gier, nie tylko tutaj na tym PC Gaming Show, ale pojawiło się gier spoza takich, w ogóle poza konferencjami, takich, o których jakby w czasie konferencji się nie mówiło, albo były jakoś pomijane troszeczkę. Ten Vampir, tak? On nie wiem, czy pojawił się na jakiejś konferencji, czy był już gier znany. Nawet Hubert gra w tamtym tak, roku. Tak, ale mi chodzi, czy... Na konferencjach nie było. W tym roku, tak? O to mi chodzi, tak? Ale ja chciałbym was się zapytać już na sam koniec, która z konferencji jednak najbardziej wam się podoba? Nas czy widzów? Znaczy słuchaczy? Nas? Słuchaczy oczywiście. No to ja powiem krótko, że Ubisoft, bo dla mnie trzy to są przede wszystkim zapowiedzi nowych marek najważniejsze i nawet jeżeli te gry, które zapowiedzieli, czyli te stateczki Pseudo Skylanders i Skull and Bones i Mario, jeżeli ukażą się tylko w miarę średnie nawet, to i tak wielki plus, że po prostu pokazują nowe marki, nie? Bo tak naprawdę inne firmy nie pokazały nowych tytułów, nowych wysokobudżetowych gier. Nie, to mnie... pokazało. Tyle samo. Nintendo tak, ale mówię, to są stare marki, ale mi chodzi o te, są nowe znaczy nie, nawet, ale mi chodzi o te takie firmy, które robiły takie konferencje, nie? Nintendo no tak. Też mnie jakby zadowoliło, ale z tych Sony, EA, Microsoft, dla mnie Ubisoft zrobił najlepszą konferencję. Dla mnie też, zgadzam się w 100%. No ja się przy Microsoftie będę jednak trzymał, bo wydaje mi się, że przede wszystkim mieli najwięcej gier.
i no, mimo wszystko tam ale było to były gry, które rzeczy. Już, o których widzieliśmy od bardzo dawna. Wiecie, ale to już od dawna E3 już chyba nie, no właśnie, nie można traktować no, jako właśnie takiego widzisz, miejsca, gdzie się... Patrząc na Ubisoft. No, Microsoft że... też fajnie, że będzie sequel Orient Blind Forest, który nie pamiętam jak się nazywa, ale fajnie, że powstaje. No nie Will ważne, of the Wisps, czyli no. Ognik. Tak więc zachęcamy was do komentowania całych targów E3, co wam się najbardziej spodobało, co wam się nie spodobało, na co liczyliście, jaka konferencja dla was wygrała. A to był 249 odcinek GNM+, i razem z wami w studiu byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachyra i Mateusz Fidut. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!